Dzień dobry Państwu, Rafał Palacz, Tygodnik Wałbrzyski. Szef Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury Jarosław Bozarewicz jest dzisiaj gościem telewizji Wałbrzych. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa. Jesień to także dla pracowników WOK-u bardzo intensywny okres pracy. Zaczęły się już chociażby zajęcia stałe, a wiem, że macie Państwo w zanadrzu jeszcze niejedną niespodziankę. Zajęcia stałe wystartowały we wrześniu, już trwają, cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Pełen wykaz propozycji, które proponujemy zarówno w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury na Piaskowej Górze, jak i na Białym Kamieniu, jest opublikowany na naszej stronie internetowej wokwałbrzych.pl. Znajduje się on także na afiszach, które znajdują się na terenie naszego miasta. Wśród tych propozycji bardzo szeroka gama różnych form tańca. Taniec wciąż w Wałbrzychu cieszy się ogromną popularnością, ale nie tylko. Są to również między innymi zajęcia fotograficzne. Możemy na tych zajęciach poznać tajniki fotografii, ale nie tej nowoczesnej, cyfrowej, ale również fotografii analogowej, fotografii otworkowej. To również propozycja dla osób, które chciałyby nieco poprawić kondycję, zwłaszcza przed zimą i zwłaszcza na zimę zabezpieczyć się, aby tych kilogramów nie przybywało. Myślę tutaj o zajęciach zumby czy o takiej formie ćwiczeń jak pilates. Również w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury szeroka naprawdę oferta zajęć plastycznych, zajęć teatralnych. Mogą się u nas spotykać miłośnicy szachów, dla szachistów. Mam nadzieję, że w przyszłym roku przygotujemy taki dwudniowy polsko-czeski turniej, ale myślę, że o tym porozmawiamy później. Propozycji jest wiele. Jak już powiedziałem, te wszystkie propozycje dostępne na naszej stronie internetowej. To również kursy językowe, kurs języka angielskiego, kurs języka niemieckiego. Zapraszamy. Każdy znajdzie coś dla siebie. Czy pomimo tego, że zajęcia już się rozpoczęły, w dalszym ciągu można zgłosić chęć w nich udziału? Do niektórych grup jeszcze zapisujemy dzieci, młodzież, dorosłych. Natomiast w momencie, jeżeli mamy grupę już utworzoną, no to wtedy obowiązuje tak zwana lista rezerwowa na wypadek, jeżeli ktoś by zrezygnował z danych zajęć, wtedy kontaktujemy się i zapraszamy do nas. Także warto i na stronę internetową wokół wejść i zadzwonić do pracowników, bo gdyby co, być może są jeszcze wolne miejsca na niektóre z tych zajęć. A jeżeli nie mamy czasu, aby często odwiedzać naszą stronę internetową, to można również skorzystać z opcji newsletter. Wystarczy podać swojego maila, a wtedy wszystkie informacje, nie tylko o zajęciach organizowanych przez nas, ale również o koncertach, o wydarzeniach kulturalnych, będziemy otrzymywać na swoją skrzynkę albo na komórkę. Zajęcia stałe to jak gdyby stały, jak sama nazwa wskazuje, punkt. To taki fundament działalności wokół. Oprócz tego są imprezy mniej lub bardziej cykliczne. Wiem, że przygotowujecie się do wnioskowania o pieniądze na kolejny polsko-czeski projekt, który może być naprawdę bardzo ciekawy. W zasadzie to dzielą nas godziny od złożenia tego projektu w Euroregionie Eglacensis. Będzie to znów, ponieważ ten projekt chcemy zrealizować po raz drugi, mam nadzieję, że otrzymamy dofinansowanie. Także będzie to znowu projekt partnerski. Ten projekt będzie realizowany z Adalbertinum, Instytucją Kultury w Hradec Kralove. Projekt zakłada działania zarówno w Wałbrzychu, jak i w Hradec Kralove i będzie organizowany w przyszłym roku. Początek to maj, natomiast koniec działań zaplanowaliśmy na grudzień 2012 roku. Chcielibyśmy w Wałbrzychu zorganizować, jak już wspomnieliśmy, szachy pogranicza, dwudniowy turniej, w którym wzięłoby udział 20 szachistów z Wałbrzycha, 20 szachistów z Hradec Kralove. Oprócz tego turnieju planujemy plener malarski, międzynarodowy plener malarski właśnie z udziałem amatorów malarzy z Polski, amatorów malarzy z Czech, ale i również chcielibyśmy przybliżyć nie tylko Wałbrzyszanom, ale również Czechom naszą taką historię, przybliżyć czasy średniowieczne. Zaplanowaliśmy w Wałbrzychu zorganizowanie imprezy plenerowej, dwudniowej imprezy plenerowej. Byłby to turniej rycerski, w tym turnieju wzięłyby udział bractwa z całej Polski, ale również bractwa zza naszej południowej granicy.
powstanie specjalna wioska średniowieczna, będziemy mogli podpatrzeć obyczaje, które panowały, a na koniec planujemy wielkie widowisko, bitwę i również ta cała wioska spłonie, ale będzie bardzo bezpiecznie. Ale to już jest bardzo widowiskowo. Również w ramach tych działań planujemy zorganizować grę terenową z udziałem Polaków, ale i również z udziałem Czechów, tak aby ten element transgraniczny był cały czas spełniany. I w tej grze chcielibyśmy także przenieść się wraz z rycerzami, wraz z białogłowami w czasy średniowiecza. To działania po stronie polskiej, natomiast w Czechach wzięlibyśmy udział, wałbrzyscy twórcy wzięliby udział w małym adwencie w przyszłym roku. Tam mogliby pokazać swoje wyroby. Również do Czech pojechalibyśmy na festiwal folklorystyczny, pojechalibyśmy także do Czech na festiwal jazzowy i również do Czech zabralibyśmy sporą grupę wałbrzyskich seniorów. Tam przez 3 dni zwiedzalibyśmy Hradec Kralowe, zwiedzalibyśmy okolice tego przepięknego, przypomnijmy, partnerskiego miasta Wałbrzycha, a tym samym seniorzy właśnie z Hradca i seniorzy z Wałbrzycha mogliby się jeszcze bardziej, jeszcze bliżej poznać. Planujemy... Program strasznie intensywny i bardzo ciekawy. Planujemy... te działania zorganizować w przypadku dofinansowania. W miarę jedzenia apetyt rośnie. W tym roku założyliśmy, że aby ten projekt udało się zrealizować, potrzebowalibyśmy pozyskać przeszło 120 tysięcy złotych na działania po stronie polskiej. Mniej więcej działania po stronie czeskiej są wycenione na tę samą kwotę i o takie środki zamierzamy ubiegać, także proszę nam kibicować. Szansa jest. W styczniu będziemy wiedzieć, w styczniu spotyka się komitet sterujący i wtedy będziemy wiedzieć, czy uda nam się uzyskać to dofinansowanie, ale przypomnijmy, że w tym roku jeszcze realizujemy właśnie już rozpoczęty projekt. W grudniu na wałbrzyskim rynku podczas jarmarku świątecznego pojawią się także rękodzielnicy z Czech, pojawi się także chór z Hradec Kralowe. Wywołał Pan temat świątecznego jarmarku, to już swojego rodzaju tradycja w centrum miasta. W jakich dniach w tym roku możemy spodziewać się kramów rozstawionych wokół fontanny? Jakie atrakcje? I czy ci, którzy chcieliby jeszcze się tam wystawić podczas tej imprezy, mogą się jeszcze do Was zgłaszać? Jarmark świąteczny rozpocznie się 12 grudnia i potrwa do 24 grudnia. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą się pokazać, którzy chcą sprzedawać swoje wyroby. Przede wszystkim zależy nam na rękodzielnikach, na osobach, które w domach nie zajmują się produkcją masową, ale wykonują indywidualne, przepiękne ozdoby świąteczne. Takie ozdoby, których nie można kupić haftują w marketach. Obrusy, robią koronki. Haftują, tak, obrusy, które wykonują przepiękne stroiki. Ale również czekamy na przykład na osoby, które zajmują się również produkcją produktów regionalnych, których nie powinno zabraknąć na świątecznym stole. Wędlin, serów, miodów uszek, do maku. Miodów do maku, albo miodów pitnych, również osób, które, od których będziemy mogli zakupić jakieś wspaniałe, oryginalne prezenty świąteczne, ale również czekamy także na producentów karpi i sprzedawców żywych choinek. Zapraszamy wszystkich do nas, proszę kontaktować się z nami. Jeszcze kilka wolnych miejsc jest i można wziąć udział właśnie, można brać tutaj udział w naszym jarmarku świątecznym. W ubiegłym roku jarmark świąteczny to także na przykład był koncert kolęd. Czy w tym roku też podobny planujecie? W tym roku zaprosimy również Wałbrzyszan na koncert kolęd. Na wałbrzyskim rynku stanie scena i będzie to taka, myślę, chwila troszeczkę zwolnienia przed tym świątecznym szaleństwem, przed tą świąteczną bieganiną po sklepach. Czy, nie wiem, w planach również jakieś wspólne malowanie bombek? Czy ten program jeszcze wokół jarmarkowy ten wciąż program się układa? Wokół jarmarkowy cały czas jeszcze się układa, cały czas ewaluuje. Na pewno będzie bogaty. Będzie bogaty. Zamykamy rok tym jarmarkiem tak naprawdę.
rok chyba bardzo udany, z bardzo dobrze przyjętymi dniami Wałbrzycha, przygotowanymi przez Wałbrzyski Ośrodek Kultury. Natomiast wy już na pewno planujecie to, co będzie się działo w naszym mieście w roku 2012. Kolejną imprezą plenerową jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. To już początek stycznia, natomiast no, jeszcze nie mogę zdradzić szczegółów. I to już tak naprawdę jest ten moment, w którym to zaczynamy kontraktować gwiazdy, które wystąpią podczas następnej ogólnopolskiej giełdy kabaretowej Przewałka. Zaraz po Nowym Roku ogłosimy konkurs. Będziemy oczekiwać zgłoszeń na grupy kabaretowe, które również zaprezentują się przed mieszkańcami naszego miasta, przed zaproszonymi do Wałbrzycha gośćmi. I już tak naprawdę rozpoczynamy przygotowania do kolejnego wielkiego miejskiego święta, czyli do Dni Wałbrzycha. Bo czas leci, a nie się nie obejrzymy, prawda? Czas niestety nieubłagalnie leci i tak jak Pan powiedział, no, u nas sezon trwa przez cały rok. Drodzy Państwo, zachęcamy raz jeszcze. Zajęcia stałe w WOK-u wystartowały, ale wciąż można zgłaszać do nich swój akces, a WOK zapowiada już kolejne imprezy, jeszcze w tym roku, między innymi Wielki Jarmark Świąteczny, a jak się uda, to w roku przyszłym będzie niezwykle wiele atrakcji po obu stronach granicy dzięki kolejnemu polsko-czeskiemu programowi. Trzymamy kciuki, aby się wszystko udało. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jarosław Buzarewicz, szef Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury, był dzisiaj gościem telewizji Wałbrzych. Dziękuję za wizytę w studio. Dziękuję. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.